Legenda był, wiesz? Za chwilę rozpoczniemy apel pamięci w kolejną miesięcznicę tragedii smoleńskiej, aby oddać hołd tym, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz apel rozpoczniemy od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Matę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem. Dziękuję. Szanowni Państwo, wydaje się, że jesteśmy teraz bliżej końca, zwycięskiego końca naszej drogi tego comiesięcznego marszu. Pracuje już nowa komisja, która bada od strony technicznej katastrofę smoleńską. To kolejna zasługa Antoniego Macierewicza. Czerwony pogoni! Chwilę rozpocznie się też porządne śledztwo w tej sprawie. Za miesiąc staną tutaj prowizoryczne, ale jednak instalacje, które będą upamiętniały wydarzenia sprzed już prawie 6 lat. Za miesiąc to już będzie 6 lat. Krótko mówiąc, idziemy już we właściwym kierunku. Ale to nie oznacza, że wszystko jest już załatwione. Jest sprawa dwóch pomników. Pomnika katastrofy smoleńskiej i ofiar i pomnika świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. I musimy dbać o to. Dbać także, przychodząc tutaj co miesiąc, by te pomniki powstały. By to uczczenie pamięci tu w Warszawie, w centrum Warszawy nastąpiło. To bardzo ważne, to potrzebne. O to zabiegaliśmy, o tym marzyliśmy. Dzisiaj wydaje się to realne. Nie dziś, nie jutro, ale w stosunkowo nieodległym czasie. Ale musimy tego pilnować. Musimy to w wielkiej mierze brać we własne ręce, bo inaczej może być różnie. Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach. I stąd potrzeba kontynuacji. Kontynuacji tego marszu. Kontynuacji tego wszystkiego, co zostało przedsięwzięte już prawie 6 lat temu. Zostało podjęte przez ludzi dobrej woli, polskich patriotów. Przez ludzi, którzy przeżyli prawdziwie, szczerze to wielkie narodowe nieszczęście, które zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku i wyciągnęli z niego wnioski. Różnie bywało,
Państwo o tym świetnie wiedzą. Były momenty, w których wydawało się, że nie ma szans. Ale wiara zwyciężyła. Wola zwyciężyła. I musi zwyciężać nadal. Musimy iść i musimy zwyciężać. Musimy doprowadzić do tego, by prawda wyszła na jaw, by została wymierzona sprawiedliwość, by nastąpiło upamiętnienie. I nie dajmy się zdemobilizować. Nikomu przekonać się, że to już jest załatwione, że nasze zadania są już spełnione, że wszystko jest za nami. Idźmy dalej. Za miesiąc rocznica. Mam nadzieję, że będzie naprawdę wielka. Ale później, także w tych zwykłych miesiącach, jeszcze raz to powtarzam, powinniśmy tu być. Powinniśmy przypominać. Powinniśmy ciągle dążyć do tego, by nasze cele zostały ostatecznie zrealizowane. By polska godność została przywrócona. Dziękuję.